Dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie 28 grudnia i pozdrawiam Was z parafii w Wołczynie. W modlitewniku z Biblią na co dzień mamy dziś psalm 104, 14 wiersz. Sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła i rośliny na użytek człowieka, by dobywał chleb z ziemi. A apostoł Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale 20 wierszu pisze: dziękujcie zawsze, za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, temat wdzięczności pojawia się w modlitewniku z Biblią na co dzień stosunkowo często. Ale myślę, że u końca roku nie jest przypadkiem to, że znów jest nam przypomniane o tym, że powinniśmy dziękować. Koniec roku to taki czas, kiedy robimy podsumowania, kiedy zastanawiamy się nad tym, co już za nami, kiedy robimy postanowienia na nowy rok. I ja myślę, że warto w tym czasie skupić się nie na tym, co złego działo się w minionym roku w naszym życiu, ale warto skupić się na poszukiwaniu takich małych cudów, których być może na co dzień nie zauważaliśmy, być może wydawały nam się tak oczywiste, że zapominaliśmy o tym, żeby Panu Bogu za nie podziękować. Często w pogoni dnia codziennego chleb, odzienie, dach nad głową, ciepło wydaje nam się tak normalne albo zapracowane własnymi siłami, że nie postrzegamy go w kontekście cudu. Natomiast psalm 104 przypomina nam dzisiaj o tym, że to Pan Bóg sprawia, że rośnie trawa dla bydła albo zboże dla człowieka, aby mógł mieć chleb. Czy pamiętaliśmy przez ten kończący się rok o tym, aby każdego dnia podziękować Panu Bogu za pokarm, za ubranie, za te rzeczy, które często wydawały nam się zdobyte własną pracą i własnymi siłami? Modlitewnik przypomina nam dzisiaj, że mamy za wszystko dziękować, że mamy być wdzięczni. W świecie pełnym zła, pełnym niepokoju, pełnym wojen, ta wdzięczność czasem przychodzi o wiele trudniej. Dlatego chciałabym dzisiaj tak troszkę niekonwencjonalnie zaproponować Wam pewien sposób, w który możemy uczyć się wdzięczności. Przygotowałam słoik. W tym słoiku jest już kilka kartek, ponieważ ja swoje postanowienie powzięłam już przed świętami. Ale chciałabym Was zachęcić do tego, abyście od nowego roku, każdego dnia, znaleźli jedną rzecz, za którą tego dnia możecie być Panu Bogu wdzięczni. Zapiszcie ją na kartce i wrzućcie ją do Waszego słoika wdzięczności. Kiedy skończy się kolejny rok, będziecie mogli zajrzeć chociażby na wybrane kartki i przypomnieć sobie, ile dobra Pan Bóg zrobił w Twoim życiu przez rok, który właśnie się kończy. Zachęcam Was do tego, żeby prowadzić taki słoik wdzięczności, a jeszcze bardziej zachęcam Was do tego, aby nigdy nie zapominać o tym, że powinniśmy za wszystko Panu Bogu dziękować. Dobrego dnia, szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia.